Właśnie zakończyła się awaryjna częściowa wymiana infrastruktury wodociągowej na ulicy Bielarskiej w Kowarach. Zadanie to zrealizowane zostało z przynajmniej dwóch powodów. Pierwszy wiązał się z planami miejscowych władz odnośnie remontu nawierzchni w tej części miasta. Zostaliśmy my jako spółka poinformowani przez Urząd Miasta, że mamy możliwość częściowej lub jakiegoś wykonania prac na sieci wodociągowej, bo później wiadomo, że po wykonaniu nowej nawierzchni to byłoby to w zasadniczy sposób utrudnione, bo tam będą gwarancje na tą drogę. I z tego dlatego została przez spółkę podjęta decyzja o wymianie częściowej awaryjnej tej sieci wodociągowej, szczególnie na ulicy Bielarskiej i na tym ostatnim odcinku. Te 250 metrów sieci wodociągowej stalowej była w stanie tragicznym i następowało tutaj bardzo dużo awarii. Był to trzeci i ostatni etap wymiany sieci wodociągowej w tej części miasta. Wcześniej prace objęły jeszcze ulicę Izerską. Tam zostały wykonane pewne prace, czyli wymieniliśmy 11 przyłączy wodociągowych, dwie zasuwy na sieci wodociągowej i dodatkowo zamontowaliśmy jeden nowy hydrant. Następny etap prac był na ulicy Bielarskiej. Łącznie 26 przyłączy wodociągowych na całej szerokości pasa drogowego, łącznie z wymianą zasuw na tych przyłączach. 11 zasuw na sieci wodociągowej, 6 hydrantów. W trzecim etapie zostały wymienione 250 metrów sieci wodociągowej. Zadanie to zrealizowane zostało przez pracowników Karkonoskiego Systemu Wodociągów i Kanalizacji. Tak, oczywiście. Wszystkie prace zostały wykonane przez naszych pracowników własnymi środkami. Są dosyć spore środki, które zostały poniesione tutaj, jeśli chodzi o nakłady finansowe. Jeśli chodzi o ulicę Izerską, jest to 40 tysięcy złotych, ulica Bielarska to koszt około 250 tysięcy złotych. Co warto podkreślić, dzięki decyzji lokalnych władz, spółka nie musiała płacić w trakcie prac za zajęcie pasa drogowego, co dodatkowo obniżyło koszty.